Idziemy dalej w temacie wiary. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Nie wiem, czy zauważyliście to, co ja dzisiaj mówiłem wcześniej, podczas zanim zaczęliśmy nabożeństwo. Paweł mówi tak. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie. O Tymoteuszu były proroctwa, przepowiednie, jasne i klarowne. Ale Paweł nie mówi do niego: Tymoteuszu, zostań w tym proroctwie. Ciesz się, że tak będzie, bo tak powiedział prorok. Nie, Paweł nie głosił takiej doktryny. Paweł wiedział, że proroctwo w Nowym Przymierzu jest ściśle związane z określonymi działaniami. On wiedział, że proroctwo nie jest ostateczne. Nie ma ostatecznych proroctw, gdy żyjemy w epoce Starego Przymierza. Proroctwo wypowiedziane do Tymoteusza była jedną z opcji. Była opcja. Miało się zrealizować wtedy, jeśli Tymoteusz zacząłby toczyć bój wiary i trzymać się czystego sumienia. Wtedy miało się to zrealizować. Wtedy. Tymoteusz miał chodzić w wierze. A więc rozumiecie, na czym rzecz polega? Wiara jest czymś najważniejszym dla nas. Tutaj na ziemi. Najważniejszym. Nie ma ważniejszej rzeczy. List Jakuba, 3 rozdział. Przeczytam kawałek dłuższy. 10 wersetów. Od 2 do 12. List Jakuba, 3 rozdział, od 2 do 12. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w głowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i ciało może utrzymać na wodze. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo, jak z tymi koniami, z tymi okrętami, tak samo. I język jest małym członkiem, lecz pyści się z wielkich rzeczy, jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków i płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiertelnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Zdychamy z samych ust, wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony strój nie może wydać słodkiej wody. Chcę mówić o języku, nadal. O języku, który jest mega ważną rzeczą, jeżeli chodzi o naszą wiarę. Werset 2 pokazuje, że językiem ujarzmiamy cielesność. Czym ujarzmiamy cielesność? Językiem. Językiem ujarzmiamy cielesność. Rozumiecie? Językiem. Ja nie wiem, jakie wyobrażenia mają ludzie na temat ujarzmienia cielesności. Ale cielesność ujarzmia się językiem. Cielesność nie ujarzmia się modlitwą. Cielesności nie ujarzmia się w ogóle słuchaniem kazań, ani czytaniem Biblii. Cielesności nie ujarzmia się przebywaniem w enklawie Kościoła. Cielesności nie ujarzmia się poprzez szeregi różnych doświadczeń.
tym się nie ujarzmia cielesność. Dlatego ludzie się bujają w swojej cielesności. Cielesność ujarzmia się językiem. Po prostu. Do cielesności się mówi. A następnie cielesność robi to, co wypowiada nasz język. Rozumiecie, o czym mówię? No połóż tu przy tym koszyczku obok. Ja będę wiedział, co jest na to. Językiem ujarzmiamy cielesność. Językiem trzymamy też cielesność na wodzy. Rozumiecie? Językiem. Językiem. Do języka w ogóle trzeba podejść jak do treningu. Musi być, nasza mowa musi być zdyscyplinowana. Nie czasem. Nie jak jesteśmy spokojni, jak właśnie wyszliśmy ze swojej komory, jesteśmy jedną nogą w niebie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak funkcjonuje się w języku prawidłowym, zapytajcie mojej żony. Ona wam da świadectwo, jak ja funkcjonuję w prawidłowym języku od 20 lat. Ja ważę wszystkie słowa. Jestem świadomy każdego wypowiedzianego słowa. W najwyższych stanach emocjonalnych nawet. To jest bardzo ważne, co mówię teraz. Trzeci werset mówi, że językiem, za pomocą języka kierujemy ciałem fizycznym. Za pomocą języka kierujemy ciałem fizycznym. Tam mówimy o cielesności, czyli o całym systemie cielesności, czyli tak naprawdę o wszelkiego rodzaju problemach również z duszą. Trzeci werset pokazuje bardzo dokładnie, że sterujemy za pomocą języka naszą fizycznością. Naszą fizycznością. Pod każdym względem. Wejdź sobie do internetu i zobacz twoje ciało fizyczne. Ręce, nogi, płuca, oczy, uszy, wątrobę, trzustkę. Zobacz sobie to wszystko. Przyjrzyj się, wpatrz się w to. W każdy mięsień, w każdy nerw. Możesz tym sterować za pomocą języka. W ogóle rozumiesz? Możesz sobie połączyć za pomocą języka pozrywane nerwy. W kręgosłupie. W ogóle posłuchaj, co mówię. Możesz za pomocą języka stworzyć w swoim ciele coś, co nie zostało stworzone z uwagi na problem podczas urodzenia. Możesz sobie to wypowiedzieć. Warunek jest taki, że zaczniesz to robić i nie ustaniesz. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będę miał w nim upodobania. Dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Możesz osiągnąć to, jeśli się nie cofniesz w odpowiedniej formule języka. Masz z czymś problem w ciele, z czymkolwiek. Musisz to sobie wypowiedzieć. Musisz wypowiedzieć to coś tak, jak chcesz, żeby było. Wypowiedz to. Ktoś mówi, a jak to się stanie? Ja mówię, nie wiem, jak to się stanie. Nie obchodzi mnie, jak to się stanie. Mnie w ogóle nie obchodzi. Obchodzi mnie to, że to coś, co ja sobie wypowiem, będzie działać jak należy. A rozumiesz? Będzie działać jak należy. Każdy element w moim ciele będzie działał jak należy. My kiedy modlimy się o chorych, mówimy do chorób. Ja marzę, żeby sobie chorzy mówili do własnych chorób. Cały czas. Gdyby ktoś chory zaczął mówić do choroby, mówić do niej, zaczął z nią przeprowadzać rozmowy, usiadłby sobie przy stole on i jego schorzenie i zacząłby mówić do schorzenia. W ogóle rozumiecie, co ja teraz mówię? Zacząłby mówić do schorzenia. To schorzenie od niego by odeszło. Bo językiem, za pomocą języka kierujemy całym ciałem. Ustawiamy ciało, programujemy ciało.
Rozumiecie? Czwarty werset powie, że za pomocą języka nadajemy kierunek naszemu życiu. Nadajemy kierunek życiu. Chcesz, żeby coś w twoim życiu się wydarzyło? Dlaczego o tym nie mówisz? Jak ja chcę, żeby coś się w życiu moim wydarzyło, to ja o tym mówię. W ogóle jak ktoś by mnie zaczął podsłuchiwać kiedyś, to miał ubaw dopiero. Rozumiecie? Mnie by podejrzewano schizofrenię. Siedzi i mówi. Mówi. Ja mówię cały czas do siebie. Rozumiecie? Ja mówię do siebie. Jestem człowiekiem mówiącym do siebie. W różnych sytuacjach do siebie mówię. Kiedy o czymś zapomnę o czymś, wziąć coś z jakiegoś miejsca i przynieść w drugie miejsce, to kiedy wracam po to, to wypowiadam słowa. One brzmią w ten sposób. Arturku, już nie będziesz o tym zapominał, misiu. W ogóle nie wiem, czy w ogóle rozumiecie, o co chodzi. Mnie by do głowy nie przyszło, żeby powiedzieć, no, skleroza nie boli, tylko trzeba się nachodzić. Mnie by do głowy takie słowa nie przyszły. A bo ale głupi jestem. Znaczy takie, ludzie by miał błąd, ale jestem głupi. No wie, co ty gadasz? Głupi jesteś? Jesteś głupi, wiesz co to jest głupi? Wejdź sobie w Google. Zobacz, to jest głupi. Weź sobie w synonimy. Dowiesz się, niespełna rozumu, debil, ćwierćinteligent, kretyn. Dlaczego mówisz o sobie w ten sposób? Czy masz sobie takie zdanie? Ale to tylko słowa. Nie, to są aż słowa. To nie tylko słowa. To aż słowa. Po tych słowach jesteś krótszy niż byłeś wcześniej. Jesteś głupszy. Ale to tylko słowa. Ludzie, to są słowa. Słowem Bóg stworzył wszechświaty. Tylko słowem. Powiedział i stało się. Dzisiaj właśnie fizyka kwantowa do tego dochodzi. Rozumiecie? Dzisiaj to jest zrozumiane. Stare greckie słowo energeo. No, zrozumiane to jest. A więc za pomocą języka nadajemy kierunek naszemu życiu. Tam, gdzie chcemy iść, tam, gdzie chcemy, co chcemy osiągnąć. Mówimy o tym. Nie zaprzeczamy temu. Ani w indywidualnych rozmowach, ani w sytuacjach, kiedy jesteśmy zagniewani, ani w sytuacjach, kiedy ktoś nas rozczaruje. Rozumiecie? Piąty werset mówi, że język niekontrolowany staje się niezależnym. Język musi być kontrolowany. Kontrola języka. Kontrola. W ogóle przestańcie myśleć o sformułowaniu kontrola jako o czymś negatywnym. Ja nieraz myślę, że o duchy kontroli są. Mówię. Kontrola, podstawowa definicja kontroli, wiecie co to znaczy kontrola? To jest sprawdzanie jakości czegoś. Oto kontrola. Kontrola to jest sprawdzanie jakości czegoś. Jest coś i teraz ktoś, kto jest predysponowany do sprawdzania jakości tego, sprawdza jakość tego, czyli co? Kontroluje. Jest dobra kontrola i zła kontrola. Tak samo jak są, jest dobre pożywienie i złe pożywienie. Dobre powietrze i złe powietrze. Dobra woda i zła woda. Rozumiecie? Język niekontrolowany staje się niezależny i bełkocze. Ludzie bełkoczą często, nie mówią, to jest bełkot. Bełkot. Bełkot to nie jest szybkie mówienie. Rozumiecie? Bełkot. To jest mówienie niekontrolowane. A najciekawsze jest to, że ludzie mówią to, co myślą.
Od razu jak ktoś coś mówi, to wiadomo, co on myśli. Jak ktoś mówi, że jest głupi, to myśli o sobie, że jest głupi. To jest najciekawsze. Ale on tak nie myśli, że tak myśli. Ale skoro mówisz, to tak myślisz i się z tym pogódź, że takie masz w sobie zdanie. Zacznij to kontrolować. Zacznij kontrolować to, co mówisz, bo to cię zmiecie wcześniej czy później. Wcześniej czy później. Szósty werset pokazuje, że język to drzwi do świata nieprawości. A więc może zniszczyć fizyczność. Więc językiem można zniszczyć rzeczy fizyczne. Można się zniszczyć własnym językiem. Zniszczyć. Może źle ukierunkować potencjał złożony w duszy człowieka. A więc językiem można się zablokować. Można zniszczyć się fizycznie i można zablokować rozwój swojej psychiki, czyli swojej duszy. Można się zablokować językiem. Diabeł zabiega o twój i mój język. Diabeł chce naszych języków. Bo diabeł doskonale wie, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga. A więc jesteśmy jako Bóg. A więc, skoro Bóg tworzy słowem, to i my tworzymy słowem. Więc co robi? Zabiega o nasz język. Chce, żebyśmy mówili w sposób niekontrolowany, nieskładny, nienormalny, nieboży. Zależy mu na tym. Najciekawsze są stany emocjonalne. W stanach emocjonalnych ludzie mówią wszystko, bo mówią, wiesz, zdenerwowałem się. A to cię tłumaczy? To, że ty się zdenerwowałeś. I napieprzyłeś swoim językiem tyle, że się w parę nie mieści, to cię tłumaczy? To cię nie tłumaczy. Stan emocjonalny nie tłumaczy naszego języka. W ogóle nigdy. Nigdy. Bo czy ty jesteś w stanie emocjonalnym dobrym czy złym, to język i tak działa tak samo. I tak działa to tak samo. To jest ten sam związek energetyczny. Dalej, język musi być, werset 8 pokazuje, że język musi być ujarzmiany przez moc Bożego Ducha. Dopiero wtedy przestaje być żądłem śmierci. Jest napisane, że nikt nie potrafi ujarzmić języka. Próby ujarzmienia języka są bezsensowne. W ogóle posłuchajcie, co teraz powiedziałem. Próby ujarzmienia języka są bezsensowne. Bo słowo mówi jasno, że nikt nie potrafi ujarzmić języka, więc przestań próbować. Zamknij temat. Gdzie się idzie, żeby ujarzmić język? Do komory. A Duch Święty jest pierwszy, aby twój język ujarzmić. Ja przyszedłem z moim językiem do komory. Rozumiecie? Ja ujarzmiłem swój język. Ujarzmiłem go. Przyszedłem do komory. Do komory. Duch Święty, kiedy mu poddałem mój język, zmienił mój język. Nie była zmiana języka pod tytułem, że nie przestałem mówić brzydkie słowa. Mam to też. A to w tym wszystkim jest najdrobniejszy element zmiany. Dziewiąty, dziesiąty, jedenasty werset pokazują nam, że język sam w sobie jest neutralny. A więc należy nim zarządzać. Musisz rządzić językiem. Rządzić nim. Przyjmujesz od Ducha Świętego zmianę języka. Ustanawiasz siebie następnie zarządcą nad swoim językiem. Mówisz, Ojcze, w imieniu Jezusa, to ja jestem Panem nad językiem moim. Ja teraz nad nim panuję. On chodzi tak, jak ja chcę.
Rozumiesz? Pokażę wam pewien przykład. Starodawny przykład. Rzymian 4, 17, 22. Rzymian 4, 17, 22. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona obietnica to przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Posłuchaj. To, czego nie ma, powołuje do bytu. Taki Bóg. Takiego Boga znał Abraham. Tak go nazwał. Abraham nie używał słowa Jahwe, bo on nie znał słowa Jahwe, on nie wiedział, kto to jest Jahwe. On Boga nazwał takim imieniem. Dokładnie jest napisane z niebytu powołujący do bytu. Tak to z hebrajskiego się tłumaczy najprostszy sposób. On znał Boga, go pytał, jakiego Boga znasz, jakiego Boga wyznajesz. Mówi, tego, co z niebytu powołuje do bytu. On tak odpowiadał. Ten znał tego Boga, ten znał tamtego, pytali Abrahama, jakiego Boga znasz? Tego, co z niebytu powołuje do bytu. Takiego Boga znał Abraham. Rozumiesz? Powołuje! Czyli wypowiada. To, czego nie ma, wypowiada i to się pojawia. Takiego Boga znał Abraham. Abraham znał Boga, który wypowiada i to, co Bóg wypowiada, się pojawia. Takiego Boga znał Abraham. Starodawny Bóg. Zanim jeszcze go nazwali. Oni tam go ponazywali różnie później sobie. Albowiem wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe ciało Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlaczego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość? Abraham uwierzył słowu. Bóg powiedział do niego, będziesz miał syna. On uwierzył słowu, tak? I co się stało? Miał syna? Nie miał syna. Jak wiemy, miał na imię Abram. I wtedy, kiedy Bóg do niego powiedział, będziesz miał syna, to jednocześnie do niego powiedział, też będziesz miał inne imię. Będziesz miał imię Abraham. Ale to dopiero się zrealizowało za 19 lat. 19 lat. 19 lat wyznawał, że jest ojcem wielu narodów, nie mając dzieci. Co robił Abraham? Wyznawał 19 lat obietnicę Bożą. W jaki sposób urodził się Abrahamowi syn? Ktoś powie, Bóg mu dał syna. Bóg mu dał obietnicę. I kazał mu wyznawać. Tak się urodził jego syn. Nie Bóg mu dał syna. Bóg mu dał obietnicę i pokazał mu narzędzie zrealizowania obietnicy. Jak powstał Izaak? Wypowiedział go Abraham. 19 lat wyznawał, że ma syna, a nie miał syna. 19 lat. Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli chodzi o język. 19 lat wypowiadania, że ma się syna, a nie ma się syna. Wraca się do domu, żona się starzeje, ty się starzejesz, rozumiesz? I się rozmawia z żoną o synu. I się mówi, ale mamy syna. Super, świetnie się kształtuje, jest zdrowy. Rozumiesz, co chodzi? Mamy syna, mamy dzieci, jesteśmy szczęśliwą rodziną. 19 lat. Abraham sobie wypowiedział Izaaka. Wypowiedział go sobie. Wypowiedział go. Bo to jest standard Boży. Obietnica i narzędzie. Obietnica i narzędzie. Obietnica i narzędzie. Zrób to sam. A nie, ja ci to zrobię. Zrób to sam. Bóg mu
mówi: obietnica, narzędzie, obietnica, narzędzie. Zrób to sam. To jest chrześcijaństwo. Zrób to sam. Bóg niech to zrobi. Sam to zrób. Masz obietnicę, na której jest moc. Wiecie, co to jest obietnica? To jest skumulowana moc. Bo to jest słowo Boga. I on mówi tak: będziesz miał syna. I w tym jest moc stwórcza do powstania dziecka. I teraz narzędzie do tego. Wypowiadaj to, Abrahamie. Wypowiadaj to, Abrahamie. Wypowiadaj to, Abrahamie. Wypowiadaj to, Abrahamie. I on to wypowiadał, 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 wypowiadał i Sara zaszła w ciążę. Rozumiecie? Nie wiem, jak wyglądały jej stosunki seksualne. Jak nekrofilia. Rozumiecie mnie? A ona zaszła w ciąży. W ciąży zaszła. Dlaczego? Bo on wypowiadał słowo. On słowo wypowiadał. To słowo spowodowało, że ona miała okres w wieku 90 lat. To słowo powodowało, że jego sperma była aktywna w wieku 100 lat. To słowo wypowiadało. To słowo uczyniło. Słowo wypowiadane przez niego. Jego usta to zrobiły. Rozumiecie? Taka rzecz. Tysiące lat wstecz, o której potem następne tysiące lat do przodu pisał Jakub, a my tysiące lat znowu słuchamy teraz tego tutaj. Rozumiesz? Szok! Posłuchajcie. Księga Daniela 8:11. Wmówił w siebie potęgę, także odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Przeczytam do tego jeszcze dwa wersety. Hebrajczyków 13:15. Nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc naszych walk. I przeczytam 1 Koryntian 3:16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? A teraz wrócę do Daniela. Wmówił w siebie potęgę, tak, że odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. To jest prorocza informacja o tym, w jaki sposób można doprowadzić do tego, że złe wypowiadanie słów doprowadza do zniszczenia życia człowieka. Ten człowiek, nieważne kim był, był to pewnego rodzaju uzurpator. Dla nas jest to proroczy obraz. Wmówił w siebie potęgę. On wmówił w siebie, to był bezbożny człowiek. Bezbożny człowiek, który wmówił w siebie potęgę. On wmówił w siebie coś, co nie było prawdą. Wypowiadał nieprawdę. Co się stało? Została odjęta mu stała codzienna ofiara. Język jego przestał działać prawidłowo. Ofiarą miłą Bogu z usta jest napisane, jak czytałem. Człowiek ten, wypowiadając kłamstwa, zablokował swój język. Co się stało? I zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni, czyli jego życie zostało zbezczeszczone. Gdy zaczynamy uważać, że jesteśmy ponad prawdami Bożymi, to nasze usta przestają mówić w wierze. I wskutek tego nasze życie staje się ruiną. Jeżeli człowiek Boży nie będzie wypowiadał prawd Bożych, ponieważ uważa, że stanął ponad nimi, ponieważ uważa, że one nie mają już takiego znaczenia dla niego, ponieważ obsiadł sobie i mówił: o, ja to wszystko wiem, ale nie będę tego wszystkiego wypowiadał, nie będę na tym się skupiał. Ja jestem już tak bardzo umocowany w Bogu, że mogę mówić cokolwiek, jakkolwiek i nie ma to żadnego znaczenia. To skutkiem tego będzie ruina życia. Ruina życia. Ruina. Krok po kroku ruina.
Nasz język musi wciąż funkcjonować na Bożych zasadach. Nasz język to jest coś, co jest dla nas na stałe do użytku według Bożych zasad. Nasz język nie może inaczej działać. Rozumiecie? Ważne jest, co mówimy i jak to mówimy. To wszystko ma znaczenie. To wszystko ma znaczenie. Musimy wielką wagę, ludzie, przykładać do tego, co mówimy, w jaki sposób mówimy, bo to kształtuje nasze życie. To jest praktyczna wiara. To jest w praktyce. Jeżeli jest jakaś prawda, ja tą prawdę rozumiem, intelektualnie pojmuję, ale ja tej prawdy nie wprowadzam w życie, to leży. Jeżeli jest jakaś informacja Boża o określonym działaniu i ja jej nie powielam swoim językiem, to ja leżę. Rozumiecie? Jest napisane, nie będziesz obmawiał kogoś na przykład. Bez żadnego problemu obmawia się drugiego człowieka. I się myśli, że to jest że to nie będzie konsekwencji tego. Będziesz miał konsekwencje. Niekoniecznie od człowieka. Poniesiesz konsekwencje. Stanąłeś ponad prawdą Bożą i swojego języka używasz przeciwko prawdzie Bożej. Rozumiesz? Chcę wam pokazać teraz. Nazywam to czworaki fundament wypowiadanych słów. Pierwsza rzecz, bardzo ważna. Słowa to jest narracja życia. Słowa muszą dla was mieć bardzo duże znaczenie, ogromne znaczenie. Słowa w kościele, słowa do męża, do żony, do dzieci, do wszystkiego. Rozumiecie, o co chodzi? Słowa do ludzi, którzy są wokół was, muszą mieć dla was ogromne znaczenie. Musicie traktować słowa jako narrację życia. Słowami tworzysz opowieść o swoich doświadczeniach. To słowami tworzysz opowieść o swoich doświadczeniach. Opowiadasz o swoich doświadczeniach. Od tego, jak ty opowiadasz, bardzo dużo zależy. Przeżywamy każdego dnia różne rzeczy. Zgadza się? Różne. I możemy je różnie wypowiedzieć. Możemy zrecenzować nasz dzień w opowieści, czyli w narracji, relacjonując wszystkie negatywne rzeczy, które nam się przydarzyły tego dnia. Będziemy szczerzy w tym jak najbardziej. Opowiemy rzeczywistość, której doświadczyliśmy na poziomie psychofizycznym. Tylko wiesz, co sobie zrobimy? Strzelimy sobie w łeb. Stworzyliśmy diabelską narrację życia. Zareklamowaliśmy działanie piekła. Opowiedzieliśmy o tym i wruszyliśmy z pewnym biegiem w tą stronę. Ale możemy też stworzyć inną narrację dnia. Możemy opowiedzieć o naszych sukcesach, zwycięstwach, o tym, w jaki sposób dokonaliśmy w ogóle różnych biegów Bożych. I też to będzie sprawozdanie dnia. Rozumiecie? I to przyniesie sukces twojemu życiu. A tamto przyniesie porażkę twojemu życiu. Mówimy nie tylko, co trzeba, ale też kiedy trzeba. Mówimy, by obrazować siebie i życie, które przeżywamy. Nie tylko co trzeba. Patrzymy, kiedy to powiedzieć. W jakich okolicznościach. W jakich sytuacjach. To jest bardzo ważne dla języka. Rozumiecie?
Coś wam powiem. Pokażę wam, jak język, niekoniecznie wasz, działa na was. Kiedy wchodzicie w środowisko na przykład kogoś, kto opowiada o porażkach, wchodzisz w takie środowisko, ten człowiek ci o tym opowiada. On nie mówi tam, nie skarży ci się, on po prostu w opowieści pewnej przytacza szeregi porażek. Nie wiem, ilu z was zauważyło, kiedy słuchasz go uważnie, że podobne porażki zaczynają się tobie przytrafiać w najbliższych dniach lub tygodniach. Coś się stało. Zaabsorbowałeś, rozumiesz, pewną energię. Dlatego jest napisane, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Rozumiecie? Ja się bardzo szybko nauczyłem zmieniać tematy w rozmowach ludzi. Ktoś ze mną rozmawia, ja słucham, co on mówi, bo dokładnie słucham, bardzo dokładnie. I zaczynam, kiedy widzę, że wychodzi poza pewną przestrzeń prawdy, to ja moimi słowami, odpowiednio sformułowanymi, z powrotem go tam zawracam. On nawet nie wie, że tam wróci, że wrócił w inne miejsce. I że teraz rozmawiamy już całkowicie o czymś innym. Już o czymś innym rozmawiamy. I on się świetnie czuje w rozmowie ze mną dalej. Ale to ja skontrolowałem tą rozmowę. Zrobiłem dobrze jemu i dobrze sobie. Nie pozwoliłem na to. Rozumiecie? Nie wszedłem otwarty w taką rozmowę. Nie popłynąłem w tym. Cudowne doświadczenia lub totalne porażki zależą od słów, jakimi określisz dane doświadczenie. To jest bardzo ważne. Kiedy wyolbrzymiamy negatywne sfery, używamy źle naszego języka. Rozumiecie? Kiedy wyolbrzymiamy, opisujemy, podnosimy jako pierwotyp negatywną stronę czegoś, kogoś. Co z tego, że to widzisz? Ja tego uczyłem na warsztatach proroczych. Co mnie obchodzi, że ty, proroku, to widzisz? Co to mnie obchodzi? Jesteś prorokiem, to widzisz. Jak ja bym zaczął mówić wszystko, co widzę, to blado to widzę. Bardzo blado. Bardzo blado. Bo to, że ja bym mówił to, co widzę, nie zmieniłoby rzeczywistości tego człowieka. Rozumiecie, o czym mówię? To by mu nie pomogło. A ja bym po prostu dostał kolejne, takie jak byłem w harcerstwie, to dostawałem takie odznaki. Sportowiec, jakiś tam inny, że babcię przeprowadziłem przez pasy, to mi dawali, takie nosiłem znaczki, rozumiesz? Znaczek bym dostał, że jestem wielkim prorokiem, bo widzę. Każdy prorok widzi. Jak ktoś nie widzi, to nie jest prorokiem. A więc rozumiesz, co mówię? Ale to, co powiesz, proroku, to nie oznacza, że masz powiedzieć to, co widzisz. Użyj swojej wiedzy, tak? Użyj odpowiednich słów, podciągnij odpowiednie tematy, rozumiesz? I stwórz co? Rzeczywistość. Bo prorocy Nowego Przymierza tworzą rzeczywistość, a nie recenzują koniec zjawiska. To wielka różnica. Prorocy tworzą rzeczywistość. Tworzą. Tym się różnią od proroków Starego Testamentu. Tam ci nic nie tworzyli. Tam ci mówili, koniec Izraela. Przyjdzie Pan, zabije. Prorok Nowego Testamentu wymyśli, jak zrobić, żeby Pan nie zabił. To zrobi prorok Nowego Testamentu. Odpowiednio dobierając słowa, możesz zmienić duchową, psychiczną, fizyczną reakcję na daną sytuację.
odpowiednio dobierając słowa. Jeśli po dzisiejszym kazaniu dowiesz się, że twoja mowa jest do dupy, to idź z tym do komory i się nie wstydź. I przyjdź do Boga i powiedz: Boże, gadam jak potłuczony. Duchu Święty, zmień mój język. Naucz mnie mówić. Naucz mnie mówić, Panie. Naucz mnie mówić. Będę jak Jeremiasz. Będę siedział i czekał na Twoje działanie. Po drugie, to jest tak zwana czysta mowa. To jest stare filozoficzne pojęcie czystej mowy. Czysta mowa to zestawienie pięciu cech prawdziwego mówienia. A więc po pierwsze, wypowiadamy prawdę. I powiedzieć wam coś? To nie jest chrześcijański tekst. Tego uczyli w starożytnej Grecji. Oni się tego uczyli. Rozumiecie? W szkołach filozoficznych. Wypowiadamy prawdę. Co wypowiadamy? Prawdę. Jak coś nie jest prawdą, to tego, co nie wypowiadamy. Chcesz czystej mowy? Zacznij wypowiadać prawdę. Przypominam, prawda to Jezus. Jego myśli, Jego czyny, Jego emocje, Jego poglądy, Jego działania, Jego koncepcje. Rozumiecie? Inną masz koncepcję niż Jezus? Cichutko. Milcz. Milcz. Inne masz uczucia niż Jezus? Cichutko. Chore masz? Chorzutkie? Idź do Boga. Nie wypowiadaj ich. Nie dziel się tym z nikim. Bo to nieprawda. Ale ja to naprawdę przeżywam. Nie naprawdę przeżywasz. Przeżywasz. Ale nie naprawdę. Coś szczerego tam przeżywasz, bo jesteś szczerym człowiekiem. Coś tam przeżywasz. Ale jeśli nie przeżywasz prawdy, to cichutko. Tylko na spotkaniach duszpasterskich i terapeutycznych możesz to robić. Przez chwilę powiedzieć, co szczerze przeżywasz. Tylko do twojego duszpasterza, lidera, na rozmowie duszpasterskiej, albo proszę ciebie na terapii. Inaczej cichutko. Milczymy o przeżyciach innych niż Chrystusowe. Wypowiadamy prawdę. Po drugie, uwalniamy dane słowa w odpowiednim czasie. Gdyż dobre jest słowo, kiedy? W odpowiednim czasie. Nie ma odpowiedniego czasu? Milczymy. Nieważne, jakie emocje się podnoszą. Kiedy nasze dzieci dostawały ode mnie lanie, bo jestem z tych rodziców, którzy swoim dzieciom prały tyłki, to nasze dzieci nie dostawały ode mnie nigdy lania, jak moje emocje były podniesione. Nigdy. Potrafiłem podejść do mojego dziecka i powiedzieć tak: zrobiłeś coś złego. To, to i to. Jutro dostaniesz lalkę. Jutro. I następnego dnia przychodziłem do Wiktora, brałem pas, mówię, obiecane dwa pasy z wczoraj. Byłem spokojny jak sam Chrystus. Rozumiecie? Dlatego dzisiaj mogę z naszym synem, który ma 23 lata, leżeć na łóżku i oglądać hrabiego Monte Cristo. Cieszyć się. Rozumiecie, o czym mówię? Dlatego. A więc uwalniamy słowa w odpowiednim czasie. W małżeństwach to jest bardzo ważne. W małżeństwach jest coś takiego, że natychmiast chcą sobie coś wyjaśnić. Obydwoje mają emocje pod sufitem. Obydwoje tam mają emocje. Nie u Boga, bo to nie tak. To nie tak mierzymy w niebo. Nie tam jest niebo. To tu jest niebo.
To nie tam, to nie tamte niebo. Emocje pod sufitem, oni teraz sobie wyjaśniają obydwoje. Obydwoje mają tak zaburzony stan emocjonalny w tej chwili, że w ogóle ewentualnie 5% tego, co powiedzą, będzie konstruktywne. Reszta to będzie niekonstruktywny bełkot. Powiem wam, co będzie. To będzie wyrażanie wobec siebie żalu, zrzucanie winy jedno na drugie. Jak się jeszcze wyżej podniosą emocje, to wulgarne słowa padną. Rozumiecie? Trochę tekstów biblijnych w międzyczasie. Informacja o tym, kto jest zaburzony, a kto nie jest zaburzony. Wiecie, o co chodzi? A potem będzie zamek na seks na 5 dni. I potem będzie milczenie do końca tygodnia. I przyjdą w niedzielę. Rozumiesz? Będą pokutować, powiem. Porozmawiamy z tym w poniedziałek. Po co porozmawiać w poniedziałek? Po co w poniedziałek? Trzeba było zamknąć buzię swoje święte, wyspokojnić, usiąść sobie we wtorek albo w środę i porozmawiać konstruktywnie. Dobre jest to w właściwym czasie. Po trzecie, nasze wypowiedzi mają mieć miłosną intencję. Jeśli nie ma miłosnej intencji, to milcz. Milcz. Po czwarte, wypowiadane słowa w naszych intencjach muszą być na korzyść drugiego człowieka. Czyli jeżeli moja rozmowa z drugim człowiekiem w moim sercu nie jest zakodowana na takim poziomie, że ja chcę dobrze dla tego człowieka, to milcz. Albo chcesz dobrze dla niego i słowa, które wypowiadasz teraz, tej intencji wypowiadasz, albo milcz. Po piąte, wypowiadamy się, wyrażając wrażliwość wobec czyjegoś stanu. Czyli co robimy? Rozumiemy. Jak nie rozumiemy, dziubek na kłódki. Nie wypowiadamy się. Jak chcemy zrozumieć, przychodzimy i się pytamy. To tak odnośnie tego drugiego punktu, który miał 5 elementów. Następnie, usuń to, co szkodzi. Systematycznie i konsekwentnie usuwaj ze swojego słownictwa to, co szkodzi tobie i ludziom. Usuwaj. Dlatego kontrola słownictwa. Kontrolujemy. Jeżeli widzimy, że w naszych słowach mamy takie przywary, na przykład, nie wiem, mówimy coś, ktoś nam coś opowiada, ale my za wszelką cenę w ogóle mamy taki motyw w sobie, ktoś na przykład mówi, wiesz co, wczoraj w ogóle przyprowadziłem do człowieka do Jezusa, a ty masz natychmiast taki motyw w sobie, słuchaj, to jeszcze nic, ja ostatnio przyprowadziłem 3. Jak masz te diabelskie, to jeszcze nic. A rozumiesz? To weź to na warsztat. Wywal to. Ja ci taki tylko mały przykład podaję. Malutki przykład. Ale musisz usuwać to, co szkodzi z twojego języka. Przyjdź z tym do Boga. Powiedz, pomóż mi, Duchu Święty, usunąć wszystko to, co szkodzi. Wszystko. Każde sformułowanie. Wszystko. Po czwarte, obserwuj. Obserwuj wypowiadane przez ciebie słowa. Czyli nie wypowiadaj słów machinalnie. Słuchaj sam siebie. Umiej powtórzyć to, co powiedziałeś przed chwileczką. Większość ludzi nie umie powtórzyć tego, co powiedziało. Oni tego nie powtórzą. Nie powtórzą tego. Wiecie, czemu tego nie powtórzą? Bo oni nie są w pełni świadomi tego, co wypowiedzieli. Ja czasami kogoś pytam, ty słyszysz sam siebie? Się patrzy na mnie. Ja mówię, czy ty słyszysz sam siebie? Bo że ja ciebie słyszę, to ja mówię, czy ty sam siebie słyszysz? Co ty powiedziałeś przed chwileczką? Co to za słowo powiedziałeś? Rozbudowuj w sobie świadomość wypowiadanych słów. Czyli ty myśl o tym, co mówisz. Przerzucaj to sobie przez głowę, co ja powiedziałem. Co to w ogóle było? Weryfikuj, co
przynoszą wypowiadane przez Ciebie słowa. Weryfikuj. Weryfikuj to. Ja na przykład zobaczyłem, że były różne słowa moje, różnego rodzaju ton głosu, który w stosunku do mojej żony powodował zawsze jej jakby nieszczęśliwy stan. Zawsze. Ja zacząłem to weryfikować, mówię, okej, to znaczy, że jeżeli ja się tak wypowiadam, jeżeli ja tak mówię, to ona cierpi. To co teraz ja mam zrobić? No ja muszę z tym zrobić robotę, czyli co, ja zweryfikowałem to. Pamiętaj, że za konsekwentnymi słowami stoi konkretny sposób postrzegania rzeczywistości. Za konkretnymi słowami. To znaczy, że to, co mówisz, to ty tak naprawdę coś widzisz. Ty takie coś widzisz. Jak ty w ogóle mówisz coś do kogoś, to świadczy o tym, jak ty widzisz daną rzecz. Jak ty ją obserwujesz, jak ty ją odbierasz. Rozumiesz? Konkretne słowa pokazują, że ty tak konkretnie widzisz. Z obfitości serca mówią usta, ludzie. Jeżeli słyszymy czyjeś wypowiedzi, to nie myślmy sobie, nie no, on na pewno tak nie myśli, nie no, na pewno tak myśli. Na pewno tak myśli, na pewno tak widzi rzeczywistość, na pewno tak odbiera wszystko, na pewno, raz do procent. Bo tak się wypowiedział. Często ludzie do mnie przychodzą, wiesz, no ale ja, on tam do mnie powiedział w ten sposób, ale ja myślę, że on tak nie myśli. Ja mówię, no tak właśnie myśli. No on powiedział do mnie szmatę, ja mówię, będzie to szmatę uważam. On mnie przeprosił. Ja mówię, przeprosił Cię, bo jest odrodzony z Bożego Ducha, wypełniony Duchem Świętym i ciężko by było chodzić z, takim, z taką plamą na sumieniu. Ale skoro powiedział do Ciebie szmato, to uważa Cię za szmatę. Rozumiesz? W ogóle nie wymknęło mu się to. Chyba, że ma papiery ze szpitala psychiatrycznego. Ja często z ludźmi rozmawiałem, mówię, jesteś zdrowy psychicznie? Ja mówię, to masz odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Ustawa karna tak mówi. Rozumiecie? No ustawa tak mówi w ogóle. Są takie artykuły, rozumiesz? Które mówią o niepoczytalności człowieka. Natomiast ludzie są poczytalni w większości przypadków. I oni to, co mówią, to myślą. Jak ci napluzgał mąż czy żona, czy brat w Chrystusie się do ciebie odniósł albo tak, albo inaczej, to znaczy, że on tak widzi rzeczywistość, tak widzi ciebie, tak widzi wszystko wokół. Takie po prostu ma serce. Takie jest jego serce. Bo tak powiedział Mesjasz. Albo mamy do czynienia z tak silnie zaburzonym człowiekiem i tak silnie zdemonizowanym, że kurczę, trzeba go brać do uwolnienia i na terapię. Tak on nie wie, co mówi. I 30 lat czytam, ile się na emocje pozwala, bo emocje takie są. Co a co mi emocje twoje? Jest napisane, cię gorszy rękę, se wytknij. Wytknij sobie emocje, cię gorszy. Nie umiesz sobie poradzić, se wytknij. Rozumiecie? To są ważne rzeczy. Tylko my bagatelizujemy, a to kształtuje nasze życie. Najbardziej przyciągają się albo inaczej to wam pokażę. Są takie schematy słowne, dam wam przykłady, żeby to było łatwo zobaczyć. Nieświadome schematy traktowania siebie i innych. Przykłady. Takie sformułowania. To niesprawiedliwe. Zasługuje na to. Zależy. Należy mi się. Ja tak mam. Słyszeliście takie słowa? Ja tak mam? Bardzo często w rozmowach. Ja tak mam. Wiesz, co to znaczy, że człowiek mówi ja tak mam? To znaczy, że ten człowiek nieświadomie on ma tak skonstruowane w ogóle wnętrze, że on jakby wyrobił sobie pewnego rodzaju manierę obronną i on się broni, tak?
przed tym, żeby w odpowiedni sposób wejść w relację z drugim człowiekiem i używa słów do tego. Rozumiecie? Ludzie robią majstersztyki diabelskie ze słowami. Dlatego jest napisane, że język jest rozpalony przez piekło. To rozumiecie? Język jest rozpalony przez piekło. Ludzie mają całe mechanizmy, całe takie sformułowania, które oni wprowadzają do życia innych ludzi. Należy mi się. Jak to ci się należy? Jak to ci się należy? Raz umrzeć, a potem sąd. To ci się należy. Raz umrzeć, a potem sąd. Zasługuje na to. Dlaczego on mówi zasługuje na to? Czemu on to komunikuje? Co on ma w środku? O czym to świadczy? Jest masa słów agresywnych, z których musimy pokutować i je wywalać. I to nie są słowa agresywne pod tytułem bociłe pulwę. Ja nie mówię o takich sformułowaniach. Takie sformułowania są do trzaśnięcia momentalnie. Ale na przykład negatywne wypowiedzi to są komunikaty agresywne. Rozumiecie? Kiedy człowiek widzi non-stop na czarno, non-stop widzi problem. Są na przykład tacy ludzie, mówię coś do człowieka i mówię tak, takie jest rozwiązanie, a on mówi, no wiesz, ale taka jest sytuacja i odpowiada mi problemem na moje rozwiązanie. To ja mu znowu daję rozwiązanie na ten problem, który mi przedstawił, to mi kolejny problem, mówi mistrz. Mistrz negatywnego oglądu i uwalnia to cały czas językiem, cały czas. Mistrz tworzenia negatywnych obrazów, mistrz. Ja mówię, mnie by do głowy nie przyszło. Ktoś mi powiedział, wiesz, tu jest wyjście z tej sytuacji. Pokazał mi to, ja powiedział, wow, jest wyjście. Nie, on nie powie, wow, jest wyjście. On problem mi pokaże kolejny. To jest agresja. To agresywne są wypowiedzi. Non-stop negatywne oceny sytuacji. Non-stop negatywne wyobrażenia opisywane w ogóle w słowach. To jest wszystko agresja. Przykłady. Słowo znów. Notorycznie używane przez człowieka. Znów to się stało. Znów tam poszedłem. Znów on to zrobił. Słowo zawsze. Zawsze tak się zachowujesz. Zawsze to mówisz. Zawsze. To wszystko się nam rozmywa w naszych języku, ale to jest agresja. Wiecie, czym jest agresja? Przeciwną spokoju. Wszystko, co jest przeciwne spokojowi, jest agresją. Zawsze to robisz. To jest atak. Nigdy nie robisz tego, co mówię. Kolejne słowo, nigdy. Non-stop wprowadzane w języku. Ciągle zachowujesz się w taki sposób. Następne słowo. Ciągle. Zastanówcie się nad tym. Język potrafi być przeładowany takimi komunikatami. A potem to jest w ogóle naszą, staje się naszą w ogóle jakby całą jakby zasadą życia. Idziemy do Boga i się modlimy w ten sam sposób. Nigdy mi nie wychodzi. Ciągle upadam, Panie. Zawsze błądzę, Boże. Rozumiesz, o co chodzi? Rozpalamy piek piekielny. Następne diabelstwo, przerzucanie odpowiedzialności. Zaczyna się od słów boty. Rozmawiasz z kimś, oni mówią boty. Boty się nie odzywasz. Boty to. Robię tak, boty. Rozumiesz? Gdybyś ty był inny, ja bym była inna.
Gdybyś Ty była dla mnie inna, ja bym był zupełnie inny dla Ciebie. Przestanie odpowiedzialności. Diabelski bieg. Niewiara. To trudne, nie dam rady. Właśnie, jestem głupi. To trudne. Zobacz, to jest taka trudna sprawa. Słowo trudne niektórzy w ogóle wypowiadają non-stop w jakichś zdaniach. To jest niewiara. Bo trudne? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, a ty myślisz, to jest trudne? I ty ciągle mówisz, że coś jest trudne dla ciebie? I to jest trudne? I tamto jest trudne? To są słowa niewiary. Chcę wam pokazać, jak w nasz język wplecione jest piekło. Chcę wam zakomunikować, jak ważną rzeczą jest, żebyśmy te sformułowania, żebyśmy z tych sformułowań się oczyszczali. Chcę wam pokazać, jak w komorach musicie nad tym pracować. Nie tylko, żeby nie mówić brzydkich słów, ale żeby mówić niebiańskim językiem. Módl się o galilejski ton. O galilejski ton. Mów, Jezus, ja chcę mówić tak jak Ty. Tak jak Ty. Chcę tak mówić do siebie, do innych, do Boga. Rozumiem, Boże, czym jest język. Duchu Święty, pomóż mi, aby moje emocje nie miały wpływu na mój język. Jeśli są demony, wskaż mi je, Boże. Pozwiązuję je i wyrzucę z mojego języka. Oczyszczę mój język od demonicznych sił. Jeżeli my myślimy o przebudzeniu, to musimy rozumieć, że my sobie wypowiemy przebudzenie. My sobie to wypowiemy. Nasze języki muszą być sprawne. To nie może być ani religijny, ani humanistyczny, ani w ogóle cielesny bełkot. To nie może być to. W języku nie chodzi o to, abyśmy używali zwrotów biblijnych. Rozumiecie? To nie chodzi o to, abyśmy używali słów Pan mnie poprowadził, Pan mi pokazał, Pan mi to... Ja raz mówiłem, że to w ogóle są w ogóle poronione rzeczy. To nie o to chodzi w tym. To chodzi o to, żeby nasz język prezentował serce Jezusa. Bardzo dużą wagę do tego przykładam w swoim życiu. Kontroluję to, co mówię. Uważam na to, co mówię. Uwierzcie mi, składam wam teraz świadectwo, że w pewnym momencie zaczyna to płynąć z ciebie w sposób automatyczny. Nie ma już potrzeby przyglądania się na to, co mówisz. To staje się pewnego rodzaju programem w tobie. Ale na początku trzeba o to zadbać. Trzeba iść z tym do komory. Trzeba powiedzieć, Boże, ja chcę uważać na swój język. Ja chcę dbać o swój język jako dobro największe. Naucz mnie, Duchu Święty, mówić do wierzących i niewierzących. Do znajomych i nieznajomych. Pomóż mi w tym, Duchu Święty. Jeżeli my będziemy nasze języki mieli za narzędzia. Potraktujemy to jako narzędzie, nie jak na przykład coś, co mam. Ludzie traktują, w ogóle mówimy, że jesteśmy święci, że jesteśmy Boże, że należymy do Jezusa. Ale ja zauważyłem, że często traktujemy rzeczy, które posiadamy, jako śmiecie. Nasze ciała traktujemy jako śmiecie. Uważamy poza tym się za takich, ja to nazywam takich
O, no są takie rzeczy ważne dla mnie, ale reszta to jest nieważna. Jakieś części naszego życia są ważne, reszta jest nieważna. Traktujemy je w sposób haniebny. Wielokrotnie traktujemy język w sposób haniebny. Ja uważam, że języki są traktowane w ogromnej ilości przypadków w Kościele w sposób haniebny, bo ja słyszę, że dla ludzi nie ma żadnego problemu uwolnić niewiarę, to jest taki lajcik. A co mnie to tam? Jestem tylko człowiekiem. Nie w głównie wiarę uwalniam. To jest hańba. Język to jest skarb. W ogóle wiecie, że mówi tylko Bóg, a nie łowi my. Ludziom. My mamy zdolność mowy. Zdolność mowy kończy się na naszym gatunku. Poniżej naszego gatunku już nie ma zdolności mowy. Rozumiecie? Poniżej naszego gatunku. Demonolodzy twierdzą, że ta najniższa partia, w ogóle ten daimon, te pokolenie przedadamowe, to że to w ogóle nie umie mówić. Że to mówić nie umie. To potrzebuje naszego aparatu mowy. Rozumiecie? To wchodzi, bo to przez nas może mówić. To się może przez nas wyrażać. Bo te anielskie bydy to mówią, to wiadomo. A te najgorsze bydło, te najbardziej prymitywne, to nie mówi. Bo to wchodzi w nas, że mogą mówić. To pragnie mówić. Rozumiecie? Bo językiem można tworzyć. Tworzyć. W ogóle zdajecie sobie sprawę, że diabeł wytworzył kulturę świata językiem? On wytworzył kulturę świata językiem. To jest wytworzona kultura świata przez niego. Bo świat, Bóg stworzył ziemię, a diabeł stworzył świat. Rozumiecie? To jest system. I on go wytworzył słowem. Słowem. Jak ja na przykład słucham, jak są piosenki polskie, na przykład słucham polskich piosenek, na siłowni jestem, słucham, jak ktoś zaśpiewa, bo ja się wsłuchuję w to, ja słucham tego. Ja mówię, co trzeba mieć, żeby takie coś nagrać, mówię. No, ja już pomijam wszystko, ale ten tekst, jaki jest ten tekst. Mówię, ten tekst jest, mówię, przecież to jest taki w ogóle tekst, taki, to jest takie prymitywne, takie płytkie, jakie to głupie, mówię. Rozumiecie? Ja widzę, jak słowa zostały zdyskredytowane. Słucham też ludzi, takich zacnych. Wczoraj słuchałem takiego zacnego biskupa. Słuchajcie, słuchałem jakieś tam słowo na niego, wczoraj była Wielka Sobota. Ja słuchałem, co on będzie mówił, ten biskup. Ja słuchałem, co on mówi. Boże kochany, co on mówił. Słuchajcie, po prostu ten facet, w ogóle patrzyłem na niego. Miał takie dziwne jeszcze tyki. Takie coś miał z twarzą. I on tak mówił, w jakiejś takiej dużej kaplicy. I on w ogóle mówi tak. Jest ten czas taki, w którym z jego ran wychodzi życie i zapala tą świecę. Mówię, jaki skład! Mówię, co trzeba mieć w głowie, żeby tak to złożyć? I to była jedna z perełek, którą on tam powiedział. Bo ja naprawdę słuchałem go uważnie, tego faceta, nie? A tam na audytorium siedzi i go słucha z uwagą. Z wielką uwagą go słuchają. Mówię, Chryste jedyne, jak słowo jest poniżone. Słowo jest poniżone. Wiecie, o co chodzi? Ja to zobaczyłem wczoraj, tak sobie zobaczyłem, jak silnie jest poniżone słowo. I to nie o to chodzi, że ono jest wulgarne, nie o to chodzi, że ono jest jakieś głupkowate, jak w tych piosenkach takich, wiecie. Ale ono tutaj, ta składnia logiczna, w ogóle ona jest dnem. Nie niesie za sobą nic. Wprowadza ludzi w miejsce w ogóle takiego bałaganu wewnętrznego, że się w parę nie mieści. Dlatego dbajmy o język. W ogóle my jako Kościół musimy być wzorem we wszystkim. Amen. We wszystkim. A nasza wiara musi być uwalniana przez nasze słowa. Musimy mówić jak Chrystus. Będziemy mieli pozamiatane inaczej. No. Nie zrobimy tego, co chcemy. Nie osiągniemy tego.
Wstańmy, proszę. Ojcze, modlę się, aby te słowa wywierały mocny wpływ na nas wszystkich, aby docierały do nas i kształtowały nas. Ojcze, chcę, aby każdy z nas swój język obdarował ogromnym szacunkiem. Ojcze, modlę się o to, aby ludzie szanowali swój język, aby szanowali swoje usta. Ojcze, modlę się, aby każdy z nas poddawał swój język Tobie, abyśmy byli coraz skuteczniejsi w tym, co robimy, w tym, jak działamy. Ojcze, przyjmiemy to słowo i wydamy z niego stukrotny plon. Amen. Amen.